A tym razem złotóweczka. Był podwójny sygnał, bo z boku leżała folia. Także myślałem, że są dwie monety, ale zmyliła mnie folia, bo folia przecież daje taki sam sygnał jak na monetę. No i niestety nic z tym nie zrobimy, nie wyeliminujemy jej. Możemy podciągać wysoko dyskryminację, niestety detektory widzą folię. To nasza zmora i udręka poszukiwania. Stałe miejsce do odwiedzenia na poszukiwaniach na plaży nadmorskiej to plac, gdzie stoją maszyny do gry, bokser, piłka nożna, tam jakaś kopareczka i samochodzik. Tu rodzice zachodzą z dziećmi, jak i też osoby dorosłe chcą się zmierzyć, pokazać jaką mają energię, czy jaką moc w nodze. A dla mnie to jest o tyle ważne, że z jednego dołka wyciągnęłem 5 zł 20 groszy, czyli tutaj ktoś jak szalał, rozpędzał się do kopnięcia piłki czy uderzenia w tą maszynę boksującą. Pewnie wypadło mu z rajdków 5,20. Na plaży spotkałem kolegę, który pracuje na garecie AdPro w białej obudowie. Od razu rzuciła mi się w oczy i z dużą cewką. No i zapytałem się, czy to jest oryginalna wersja, czy malowana. Natomiast dostałem odpowiedź taką, że... Wersja limitowana. Wersja limitowana, garażowa, tak? Bo samemu przerabiana. Niech się odkrywcy wypowiedzą. No, dobry pomysł. No, ktoś w jakiś sposób miał pomysł, żeby to przemalować. Rozumiem, że to twoja robota, czy to... Kolegi. Kolegi. A, jesteś na... jakby kolega ci pożyczył na ten wyjazd? Tak, bo sam wrócił z nadmorza i mówił, jedź, działaj dalej. No ale no fajnie, no pomysł fajny. Naklejki można kupić też oryginalne, także można swoje kolory narzucać. Powiem ci tak, ja od razu zwróciłem uwagę na to, myślę, że też inni... Wszyscy zwracają uwagę, wszyscy podchodzą i słuchaj, oryginalna obudowa. Nie ma takiego, który by nie przeszedł i nie zapytał. Ciekawy pomysł. Z dużą cewką, także DTH. Efekty pewnie dosyć duże, bo... Nie, ładnie sygnały ściąga, ale później z namierzeniem, no to już niestety palucem, nie? A masz Propointera X, a mi szóstkę, tego bardziej zaawansowanego, bardzo dobry detektor. Lepszy w ogóle lepszy niż sitko, nie? Linia Garet, przepraszam, linia X Pedeusa jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o detektory. Fajnie, dziękuję ci bardzo, ja lecę dalej, także powodzonka ci życzę. Wzajemnie. Fajny pomysł, gratuluję. Wzajemnie, dzięki. I odkryła nam się złotóweczka. Przetarłem tylko piasek nogą i wyszedł zecik. I do sakiewki. Stegna, późne popołudnie, plaża nadmorska. Jak widzicie, jeszcze bardzo dużo osób korzysta z plaży. Muszę poczekać, aż wszyscy zejdą, aby mieć komfort poszukiwania wzdłuż nabrzeża. W międzyczasie zrobię test powietrzny, test zasięgów dla monet wykrywaczem Quest X10 Pro. Wygląda to następująco. Taśma do mierzenia 54 cm, największy zasięg testowy. No i monety obiegowe, piątka, złotówka, dwójka, 50 groszy, 20 groszy i 10 groszy. Zaczynamy. Moneta 10-groszowa. Proszę zobaczyć, praktycznie cewka wyzerowana z miarką. No i pierwsza próba. Zobaczcie, 20 cm daje radę. 25 cm nieczytelna. 22 cm pewny zasięg. Spokojnie, Fafik, spokojnie, ja tylko robię tutaj testy powietrzne, nie denerwuj się. Proszę cię, nie denerwuj się. Daj mi popracować. Dobrze? Tak?
Dobra, działamy dalej, bo tutaj stres za plecami był. 20 groszy. 20 cm pewne. 25 pewne. 26 już sygnał łamany, czyli 24-25 cm. Moneta 50-groszowa. No i zaczynamy od 20 cm. 23-24-25, tak na pograniczu 20-groszówki. Kolejna moneta do testów to złotówka. Od 20 cm zaczynamy. 27 pewny, 28 zanika, czyli 27 cm. Teraz moneta dwuzłotowa. 25, 27 pewne, 30 cm zanika. Około 30 cm. No i 5-złotówka. Od 20 cm zaczniemy. 31, 32 cm. Zobaczcie, wygląda to mniej więcej w taki sposób, że monety obiegowe, detektor Quest X10 Pro wykrywa tak mniej więcej od najmniejszej, to jest 21 do 31 cm, czyli myślę, że to są dosyć dobre wyniki. Testy, które przeprowadziliśmy, są takie, no powiedzmy, orientacyjne. Tutaj na plaży nadmorskiej nie ma warunków laboratoryjnych, że można to wszystko zrobić precyzyjnie. Jest to tylko dla Was punkt odniesienia, bo każdy z Was może odpalić detektor, rozwinąć miarkę, no i po prostu sobie porównać te zasięgi. Nawet zachęcam Was i namawiam do tego, abyście no, zrobili, porównali sobie no, taki test powietrzny, taki test zasięgów. To przecież jest zabawa, to ma być mniej więcej orientacja, bo wbrew pozorom i tak różne sytuacje, różne gleby i różne czynniki mają wpływ na to, czy ten wykrywacz wykryje tą monetę na głębokości 20, czy 25, czy 30 cm. Jakich użyłem ustawień do testów powietrznych? Wybrałem program Biżuteria. Czułość zwiększyłem do 96. Dyskryminację ściągnąłem do poziomu 10, czyli praktycznie najmniejszej. No i dźwięki 5 tonów. Także takie były to ustawienia. Przed chwilą przeprowadziłem akcję na szybkiego, bo jedna z plażowiczek w jakiś nieznany jej sposób zgubiła złotą, dwa złote pierścionki i bransoletki. Nie wiem, no tutaj nagramy, pokażę Wam, jak to wyglądało. Trochę emocji i tak dalej. Zobaczcie, to znalazł Quest X10 Pro. No, zupełny przypadek, udało, bo nagrywałem scenkę dla Was związaną z, jakby z testami powietrznymi dla monet i tutaj dziewczyny do mnie podeszły. Także zguba oddana i to bardzo pewnie jeden z nich to zaręczynowy, co? Nie, ale bardzo ważne, pamiątka, no. Sentymentalne. Cieszę się, że mogłem jak w jakiś sposób pomóc, bo dla mnie to nie był jakiś większy wysiłek, bo to praktycznie trwało 2 minuty i znalezione. Zobaczcie, gdyby nie cała sytuacja związana z dziewczynami, które przyszły i szukały detektory z tej, natrafiły na mnie, taki pierścionek i srebrne ozdoby trafiłyby do osoby prywatnej. Także cieszę się, że mogłem pomóc. Bardzo dziękujemy. Co zrobimy sobie? Wspólne zdjęcie? Możemy. Uwielbiam takie chwile, natomiast powiem Wam, że jestem trochę sam w szoku, pomimo to, że jestem doświadczonym detektorystą, cała ta sytuacja po prostu spowodowała u mnie gęsią skórkę na ciele. Kończę sobie nagrywanie dla Was testów powietrznych, zasięgów monet z Questem X10 Pro. Na mnie podchodzi dziewczyna i zadaje mi pytanie, czy ma szansę, aby odzyskać te swoje zgubione złoto. Stoję jak wryty, myślę, nie wiem co odpowiedzieć. Mówię, że jeżeli zostało dzisiaj zgubione, to jak najbardziej. A ona twierdzi, że
to złoto zostało zgubione dosłownie 5 metrów od miejsca, gdzie ja nagrywałem filmik. Mówię tak, ja tutaj się kręcę z 30 minut, nikogo wcześniej nie widziałem. Jeżeli było to w krótkim czasie, to jak najbardziej. Wskazała mi miejsce, podchodzę, drugi sygnał, a tam wiązka złota i srebra, pierścionki i zawieszki, które zagubiła. Powiem wam, że no niesamowita historia, bo to nie zdarza się na co dzień, to nie wiem. Albo ta dziewczyna miała farta, albo ja, bo opowiadała mi, że jedną z tych srebrnych zawieszek, chyba z takim jakby złotym wisiorkiem, zgubiła już drugi raz. I drugi raz jej udało się odzyskać to w jakiś tam przedziwny sposób, bo pierwszy raz też w jakichś dziwnych dla niej okolicznościach. Także dla mnie frajda niesamowita. Quest X10 Pro spisał się jak tylko mógł. No nie było to jakoś bardzo głęboko, było to dosłownie pod warstwą piasku, jakby tak rozpylił ten piasek, natomiast no wszystko jest skuteczne. Wykrywacz działa poprawnie, widzi złoto i srebro. Ja spisałem się na medal, coś tu więcej oczekiwać. Nic tylko się cieszyć. I życzę wam takich sytuacji podobnych jak ja mam, bo to daje naprawdę tak dużą motywację i chęć do działań, pomagania innym. No i przede wszystkim robi się to, co jest dla nas przyjemne, poszukiwania i pomaganie innym. Będę kończył poszukiwania w dniu dzisiejszym. Jak widzicie, za moimi plecami nadciąga wielka chmura, wielka burza, alerty walą non-stop w telefon. Jest niebezpiecznie, także nie będę tutaj sobie szukał i lekceważył warunków atmosferycznych. Dziękuję wam za obejrzenie mojego filmiku. Zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie dzwoneczki, będziecie na bieżąco z moimi filmami. Do zobaczenia w następnym filmie.